Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Na początek sobie rozdamy tutaj wszystkie możliwe punkty umiejętności, jakie dostaliśmy w poprzednim odcinku, bo wydobyliśmy level. Oczywiście, nie zapomnij też oczywiście zostawić kciuka, subskrypcji, dzwoneczka w czasie, kiedy ja tutaj oczywiście sobie biorę i tutaj robię cyk. Umiejętności oczywiście sobie rozdaję. Dobra, przechodzimy do dziennika i mamy teraz tak, nowe 3 misje priorytetowe. Zadania na Helio tutaj nic na razie nie ruszamy. W zadaniach dodatkowych nic w ogóle nigdy nie będziemy ruszali. Więc zostawiam tylko misje priorytetowe. Mamy to, to lub to. No i trzeba porozmawiać z przywódcą na Nexusie, albo polecić sobie na którąś z tych planet. I myślę, że polecenie na jedną z tych planet będzie rozsądniejsze, bo na Nexus i tak musimy się później udać, bo mamy tutaj jeszcze na Nexusie 4 zadanka, które musimy tak czy siak inaczej wykonać. Dobra, lećmy w takim razie na Nexus, tylko muszę pójść do mapy galaktyki, która jest piętro niżej. I tutaj w tą stronę. Dobra. Ja i znowu będziemy musieli przeskoczyć między galaktykami, więc oczywiście dostaniemy pierdolca przy tym. Nowy świat, czyli dobra, lecimy tutaj. Ok. Zasłaniamy sobie oczy, można, o, nawet w sumie lepiej chyba zamknąć, nie? Po co mamy patrzeć na ten pierdolnik, co tutaj się dzieje na ekranie? K047C. Piękna nazwa dla planety, nie? A, to nie jest planeta. Co to kurwa jest za skała? No dobra, zobaczmy, co tu się dzieje na tym pierdolniku. Wow. Look at all this. The Scourge did a number here, didn't it? To think this was supposed to be the Turian home, now the exiles have taken over. Cosmic radiation is off the charts, Ryder. You'll need to stay in the Nomad. What good are these fancy suits if they don't block radiation? In normal situations, they do. This planet's magnetic field was disrupted when it cracked open. No protection from a cosmic ray tearing you apart at the molecular level. So, stick to the Nomad. Okay. Descent engine engaged. Good luck, Ryder. Czyli mamy się trzymać w naszym pojeździe, dobra. A pytanie w ogóle, co my tu mamy robić? Are we friends, Cora? I think so. I hope so. But you never talk to me the way you do to Truck. And you're good friends with him. Don't let him hear that. I'll never live it down. Dobra, niech oni se zaraz tam gadają. Ja bym sobie może wziął i kawałek przejechał jakiś tutaj. Shouldn't he know how you feel? Gravity's lower than we're used to, Pathfinder. Gil says you shouldn't worry about accidentally hitting escape velocity. Good to hear. No dobra, no udałem się tutaj, ale... Widzę, żeby Sam? Cokolwiek było dorobione. A mining dome, Pathfinder. You should be able to exit the Nomad once inside. What about the crazy space radiation? The dome structure prevents cosmic rays from entering. Okej. Okej, bezpieczne otoczenie z kytami w środku. Nie do końca takie bezpieczne. Kala was right. Exiles everywhere. What would they want with this place? Pathfinder, I detect a data pad nearby. It may provide answers. Czy
Oczywiście z czwartej strony musiało być wejście. Jakby inaczej. Ale na miejscu spore zapasy gleby z helem 3, ale myślę, że szybko nam się skończą. Skończymy, wracaj do bazy, krank schowa działkę, no nie wiemy, dane szkodowe. Cześć dupku, hej, nie odpowiadać, potwierdzone zakupy. Just what we need. Exiles with explosives. Let's get into that base. Ale to jest tu czy gdzie indziej? Gdzieś dalej trzeba jechać, okej. Data here indicates other mining domes. I've added the locations to your map. That data pad we found mentioned a guy named Krex. Any idea who that is? Doesn't matter. He's up to something. That's all we need to know. Kurde, w każdą stronę po 2000 metrów muszę przejechać. O kurwa. Chyba nie tam. właśnie, bo przecież to jest... A tu się w ogóle da przejechać przez jednego na drugi? Moment. Tam jest jakiś ten, dobra. Tam jest most między jednym a drugim. Nie zwróciłem na to uwagi, no ale okej. No most jak ma najbardziej największy sens, nie? Przyspieszmy sobie. Bylebym kolejny most jakiś znalazł gdzieś. Po drodze do tego miejsca. Chyba, że nie będę potrzebował. W ogóle mam znaleźć jeszcze dwa fragmenty, a mam trzy lokacje. A, bo jest jeszcze kwadragówna, dobra, tak się zastanawiałem. Ile? Nie zwróciłem uwagi na drugi podpunkt misji. Looks like the exiles made themselves at home. Ja tylko z której strony wy macie tutaj wejście do tego pierdolnika? Tam jest ok. Dobra. I zaczynamy walkę. Snajperów to macie zajebistych, z tego co widzę. Gdzie tych dwóch ostatnich leszczy? Okej. Dobra, nie byłoby tego drugiego pierdolnika, gdyby...
The second dome requires a passcode, Pathfinder. No dobra, tylko że nie mam kodu. A nie mam kodu, dlatego że jestem w bazie głównej, kurwa jego mać. A nie wy. W dwóch lokacjach, gdzie ten kod się znajduje. Dobra, no jestem tu. Zaznaczę sobie to. Spróbuję do tego miejsca dojechać, żeby mieć chociaż jakiś tutaj teleporcik bliżej. Mam nadzieję, że tam nie ma wypadku. Stworza, bo jak jest, to trochę lipa będzie. Dobra, ale jest most w razie czego. Automated protocols activated. Deploying forward station. Dobra. Don't look down, guys. Mamy miejsce do teleportacji w razie czego. Teraz lecimy po fragmenty kodu. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Fajna taka niska grawitacja, odbijasz się i lecisz, nie? Nie wiem, czy bym nie przeleciał nad tym. Nad tą wyrwą. Ryder, look out! No spokojnie, przecież wyhamowałem, nie? Nie bój żaby. It's so quiet here. Like the ghost of a planet. It's nothing like the stills I saw. Strange to think that was hundreds of years ago. Trudno, żeby na tej planecie coś było, jeżeli tutaj jest jakieś promieniowanie, tak? Wysokie. Że można tylko przebywać w nomadzie, który nas przed tym chroni. Poza nomadem jestem tylko w miejscach, w których jest jakaś kopuła antypromienna. No i dobra, mamy z trzeci. Na pełno i wbijam. Dawajcie drugą część kodu. Another data pad nearby, Pathfinder. No i dobra. Ja wiem, że brakuje jednego fragmentu, a później nawet wiem, gdzie go mam umieścić.
dust is packed with valuable resources. An effect of solar radiation. The radiation is also... Przerwę ci, bo bym chciał sobie zerknąć, gdzie jest punkt teleportacji, ale kurde, minąłem go już właśnie. Niestety. No już nas wykrywają. Tak, no co ty nie powiesz, wiem, już w dwóch byłem. Jak zapierdalać zaczął. Dzięki. Na górze. Pojemniczek, cyk, datapad. Teleportacja i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że w Nomadzie mnie zaraz bo jest to logiczne jak na tą planetę. Chciałbym, czy dla twórców gry było logicznie? Było. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Psy krzemu pozbieraliśmy jeszcze trochę. Krater Agneta. No dobra. Kodzikiem przejdziemy do tej drugiej kopuły, tak? Dobrze, że się nie porespili, nie? Przewidziane zostało to, że mogę tu wrócić drugi raz. Proszę ci bardzo. O, okej. Dobra, co jeszcze zostało gdzieś? That takes care of Krex and his people. But what were they up to? I detect an audio log nearby, Pathfinder. Okay. The information you need. Don't want excuses, Krex. The dust on the surface isn't enough. If
If I want to take these initiative colonies out, we'll need a hell of a lot more Helium-3. I know that remnant tiller in the conservatory will work. Get it running. Elora out. They wanted to attack the colonies. But it sounds like they couldn't activate some sort of remnant tiller. Sam? An active remnant tiller would expose more soil to radiation, increasing Helium-3 production exponentially. If my calculations are correct, this planet could fuel Nexus ships for an estimated 368 years. Our Milky Way supply will run out eventually. Now we won't have to worry. We need to get that tiller up and running. I've marked the Remnant Conservatory on your display. Okay. Elora had mined enough Helium-3 to bomb the colonies? I advise against hypotheticals, Pathfinder. I've alerted the Nexus to the situation. Patrols will be stationed around this planet to ensure the Helium-3 remains in your control. Git, bo... No na szczęście akurat ten pomiędzy punkt do teleportacji sobie odkryłem, nie? Dobrze się składa, boję się, że będę musiał gdzieś tam jeszcze jechać w tamtą stronę. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Come on, bo muszę na pewno przejechać przez ten. Ten most, nie? Znajdź rezerwat porzuconych. Dobra. O kurwa. Dobra. Myślałem, że spadnę do dziury. Dobrze, że wcisnąłem tą spację i tego ulica do latania. Tam miejscówkę już było z daleka wcześniej widać. Dobra. Tu przynajmniej nie ma przeciwników. Przynajmniej na zewnątrz. Tu będą zagadki, czy nie będzie zagadek? Sam, how do we get the teller working? I detect a console deeper inside. You may be able to hack an observer machine, Pathfinder. Dobra, to muszę odpalić to, ale... That support will help. So much better when they're on our side. Its protocols are limited, but it will perform simple tasks for you via your scanner. Co mam tu zrobić? Moment, bo coś tu mi nie gra. Konsola. No, tu jest ta konsola tylko. Jak to wejść tam? Działa tylko to, połącz.
co on kurwa robić tu będzie. No bez jaj, co ja mam tu zrobić, bo ja nie mogę nic tu zrobić. No tak, no mam nawiązać z tym połączenie, ale... Konsola nie chce wyjść stąd. Tu się odjebało. A tu jest gdzieś czytaj gra? The fuck? No nie kumam, czemu to nie chce działać. Dobra, wyjdźmy na dół, zobaczmy. Znaczy do góry właściwie. Dobra, teraz wróćmy sobie tam znowu. Może się po prostu coś zbugowało. No nie no, dalej to jest tak jak było. Are limited, but it will perform simple tasks for you via your scanner. Aha. Okay. No to naprawi, tak? Tego nie usłyszałem, to się nie zbugowało, tylko ja po prostu nie usłyszałem tej informacji, dobra. Okej, okay, no to tam dalej wejdziemy już sobie w kolejnym odcinku, bo na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, biję do linku w opisie mojego popołudnia. Cześć!